Cześć, jestem Karolina z Tublu.pl, sklepu z ekstra zabawkami i mam dzisiaj dla Was prawdziwą bombę. Są to produkty marki Simply Kids, które na pewno spodobają się dzieciom i zapewnią sensoryczną zabawę w kąpieli. Mamy tutaj, słuchajcie, bomby do kąpieli, mamy ekstra strzelające proszki i mamy kąpielowe gluty. Dzieci z reguły fantastycznie się bawią, kiedy mogą eksperymentować przy Simply, mogą bawić się różnymi fakturami, kolorami i generalnie wcielić się w rolę szalonego naukowca. To zacznijmy, słuchajcie, od glutów. Czym jest generalnie Slime Bath z Simply Kids? Jest to tak naprawdę proszek, który rozpuszczacie po prostu w wannie podczas kąpieli. Generalnie właśnie jest przeznaczony do kąpieli, ale możecie się również nim bawić w różnego rodzaju miskach, tackach sensorycznych, więc nie ograniczajmy się tylko do kąpieli. No i generalnie po wrzuceniu proszku do wody proszek zamienia się w oślizgły, często błyszczący, zapewniający doznania sensoryczne glut, którym możecie się bawić na różne sposoby. No to otwieramy. Co tutaj mamy, słuchajcie? Mamy tutaj dwie saszetki i instrukcję. To jest saszetka z naszym slajmem i ona ma tutaj takie drobinki brokatu. A druga saszetka służy potem, słuchajcie, do z kolei utylizacji tego slajma z wanny. No bo wiecie, żeby nie zapchał Wam kanalizacji, to po prostu na koniec kąpieli sobie wlewacie taką saszetkę i on się po prostu rozpuszcza. Jest to, słuchajcie, chlorek sodu, więc tak naprawdę sól. Więc możecie użyć też, jak na przykład bawicie się w, nie wiem, na kilka razy, to pamiętajcie, że jakby Wam się skończył ten proszek, to jest to po prostu sól. W instrukcji mamy, słuchajcie, dwa rodzaje tego slajma. Jeden właśnie robiony w misce, czyli taki nasz przypadek, a drugi w wannie. No i tak, aby uzyskać gęstą masę slime w misce, zalecamy zacząć od około 1 litra wody na 20 gram proszku. Z kolei, aby uzyskać rzadszy slime, zacznijcie od 2 litrów wody na 20 gram proszku. Dobra, no to spróbujmy. Ja tutaj mam wodę, oczywiście tak pół profesjonalnie odbierzemy litr. Spróbujmy na razie ten gęsty. Dobra, ja mam tu, słuchajcie, 80 gram, więc na oko musimy odmierzyć 1/4. Nie wiem, jak to zrobić, ale dobra, spróbujmy jakkolwiek. Jeszcze może troszkę, a zresztą możemy sobie... dozować. Tak, możemy sobie chyba spróbować. Coś tu się dzieje w ogóle? A few moments later. No dobra, i słuchajcie, powoli nam się tutaj robi jakiś glut. No jak pewnie robiliście kiedykolwiek slime'a albo wasze dzieci, to wiecie, że trzeba trochę pougniatać, żeby się zrobiło. My tutaj w ogóle generalnie trochę dodałyśmy źle na początku, bo dodałyśmy zimnej wody, a oczywiście wiadomo, że w kąpieli jest woda ciepła i troszkę nam się tu takie grudki porobiły, które myślę, że ich by nie było, gdybyśmy dodały od razu tej ciepłej, no ale dobra. No i co, słuchajcie, taki mamy, no faktycznie, teraz mamy taki rzadki slime. Ale mogłybyśmy sobie go zagęścić. Dobra, no i to jest, słuchajcie, niby ten gęsty slime. Jak dla mnie nie jest on jakiś bardzo gęsty, no ale pamiętajcie, że my tutaj tak precyzyjnie tego nie odmierzamy. Możecie sobie właśnie eksperymentować, dolewać więcej wody, mniej wody. Być może jak go tutaj jeszcze trochę pougniatam, to on się zrobi jeszcze bardziej gęsty. Sprawdzimy, sprawdzimy. Taka zabawa, słuchajcie, w wannie z kolorowym śluzem wpływa na zmysły dziecka różnego rodzaju, między innymi na zmysł wzroku, bo zobaczcie, ten glut jest jakiś taki błyszczący, intryguje to dzieci, zadziwia na pewno swoim wyglądem. No i można obserwować właśnie zmianę przede wszystkim proszku, prawda, w jakiś taki kolorowy śluz, a dodatkową atrakcją jest właśnie to, że po dodaniu tej soli kuchennej na końcu z kolei znowu ten glut nam się rozpuszcza. Więc zmysł wzroku jak najbardziej nam tutaj pracuje. Drugie, no to oczywiście wiadomo, zmysł dotyku. Dotykanie, zgarnianie, mieszanie czy przelewanie takiego swojego slajma między palcami, no pozwala oczywiście tutaj tym zmysłom doznawać różnych tutaj efektów. Różna tutaj taka tekstura tych slajmów też właśnie powoduje na to, że możecie, wiecie, różne doznania mieć te sensoryczne. Różna konsystencja też, prawda, śluzu, no bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, możecie dodawać sobie więcej czy mniej tego proszku. No przede wszystkim też, słuchajcie, można ćwiczyć zmysł
suchu, bo tutaj sobie możemy też to, wiecie, zgniatać. O, nie wiem, czy to słychać, ale jakieś takie różne efekty się pojawiają. Można sobie to taplać między palcami. A jeszcze słuchajcie, tutaj zmysł powonienia też pracuje, bo generalnie ten slimik sobie tak delikatnie pachnie, ale ładnie pachnie. A jeszcze zaraz Wam pokażemy inny produkt z marki Simply Kids. To jest produkt, który się nazywa chyba Jelly Buff. Jelly Buff Smelly dokładnie. I tam będzie troszkę inna konsystencja. Będzie taka konsystencja kruszonego lodu i będą piękne zapachy. A wiecie co, ten slime mi się robi coraz twardszy, jak go ugniatam, więc to prawda, że to się trzeba bawić. Jeżeli bawicie się slime'em w misce, to na sam koniec zabawy wystarczy po prostu dodać więcej wody, żeby on zrobił się dużo rzadszy i wystarczy wylać go ostrożnie do toalety i na pewno nie zapcha Wam kanalizacji. Natomiast jeżeli bawicie się w wannie, no to macie właśnie ten specjalny proszek, który rozpuści Wam Waszego slime'a. To teraz przechodzimy do drugiego produktu, to jest Jelly Smelly Buff. Tutaj, tak jak wspomniałam, wyjdzie nam taki kruszony lód, zaraz przetestujemy, no i będzie pachniało, a do tego pobawimy się figurkami. Pokażę Wam, że właśnie taka zabawa sensoryczna też może być z użyciem figurek. My mamy tutaj dinozaury od naszej koleżanki, ale mamy też w naszej ofercie figurki marki Safari. Także możecie na przykład użyć tych figurek Safari, przy okazji są bardzo fajne i ręcznie malowane. Podlinkujemy oczywiście Wam wszystko pod filmem. Dobra, co my mamy w środku? W środku mamy oczywiście instrukcję, mamy fioletowy proszek, bo my tutaj mamy akurat fioletowy kolor, ale pamiętajcie, że do kupienia są w różnych kolorach, zarówno slimy, jak i właśnie te Smelly Jelly Buff. No i mamy też ten sam proszek do rozpuszczenia naszej substancji na koniec kąpieli. Tutaj, słuchajcie, mamy troszkę więcej proszku, bo mamy go aż 150 i instrukcja mówi nam, że aby uzyskać puszyste jelly, zalecamy zacząć od około litra wody na 25 gram proszku, a aby uzyskać gąbczaste jelly, zacznijmy od 2 litrów wody na 25 gram proszku. No dobra, spróbujmy. My oczywiście tutaj na oko. Pięknie pachnie, słuchajcie. Nie jest to taki chemiczny zapach, tylko taki fajny. No możemy poeksperymentować i dodać jeszcze na przykład więcej teraz wody i zobaczymy, co się stanie, czy nam ten kruszony nasz lód pochłonie większą ilość wody. No i tak jak wspomniałam, można użyć różnych figurek do zabawy sensorycznej i tutaj robić dla nich jakieś różne przeszkody. Figurki. Słuchajcie, zaeksperymentuję i dodam więcej wody. Zobaczymy, czy jeszcze pochłonie ta nasza substancja. Bagno. Czekaj, daj mu podziałać. Nie, no spokojnie, także można jakby... No jest takie bardziej wilgotne teraz, ale powstało nam więcej tego, więc można w sumie jeszcze poeksperymentować i sobie tutaj powiększyć ilość naszych górek. Można, słuchajcie, ten dinozaurom zrobić zagrodę. Słuchajcie, produkty Simply Kids w ogóle zdobyły mnóstwo nagród, no więc tak jak widzicie, są bardzo fajne i bezpieczne dla dzieci. A teraz jeszcze przetestujemy sobie taki strzelający proszek Crackle Buff, którego możecie używać zarówno oddzielnie do kąpieli, jak i na przykład już do innej masy. Przykładowo tak jak my tutaj mamy Jelly Smelly, no to spróbujemy sobie na tym. Zobaczymy, jaki to jest efekt. A, w zestawie mamy, słuchajcie, 3 saszetki, czyli tak naprawdę na 3 kąpiele i one są w ogóle w różnych kolorach. Mamy tutaj bodajże niebieski, żółty i czerwony, ale zaraz jeszcze sprawdzę. Więc można też używać ich na przykład w każdego w oddzielnej kąpieli, albo można użyć w jednej kąpieli i na przykład sprawdzić, jaki kolor nam powstanie z tych trzech kolorów. Dobra, otwieramy.
czyli sprawdzimy, jaki kolor nam się trafił. O, żółty, to fajnie, słuchajcie, bo nam tutaj to fajnie zagra z naszym fioletem. Sprawdźmy, co się dzieje. Uuu, strzela. Słyszycie? Strzela fajnie. Do tego farbuje. Wow! Ej, czaderskie. Jakby normalnie się coś gotowało. No. Chcę tak trochę do mikrofonu wam przybliżyć. Wow! Fajne! Ej, to jest naprawdę takie sensoryczne, porządnie teraz. Kurczę. Bo to czujesz też między palcami, tak? No, tak trochę tak. Troszkę tak, aczkolwiek nie tak, żebym się bała czy coś, absolutnie, ale no jest taki efekt. I zobaczcie, zmienił nam się w ogóle kolor naszego Jelly Smelly. Wow. A ciekawe, jak długo to będzie ten. W ofercie marki znajdziecie również bomby kąpielowe. Ja tutaj mam taką w kształcie rakiety, zaraz ją sobie przetestujemy. One dają bardzo fajne efekty wizualne, ponieważ kolorowy po prostu w przypadku rakiety płomień pokazuje się za rakietą podczas jej rozpuszczania. Sprawdźcie koniecznie wszystko, co w swojej ofercie ma marka Simply. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie pod filmem. A jeżeli spodobała wam się sensoryczna kąpiel, to koniecznie wypróbujcie jeszcze jeden produkt. To, o co chciałam wam polecić do wypróbowania, to są sensoryczne kostki Glopals. O nich nagrałyśmy oddzielny film, więc dzisiaj nie będę ich pokazywać. Wspomnę tylko, że pojawiła się nowa kolekcja z ulicy Sezamkowa. Ja na dzisiaj wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia przy kolejnych filmach. Cześć!